Bardzo cieszę się, że po mojej konferencji prasowej z udziałem pana radnego Wojciecha Jaranowskiego odezwał się Urząd Marszałkowski i oto nagle otrzymaliśmy zapewnienia, że mamy być spokojni, że nic się nie zmieni. Niemniej jednak w zapisach uchwały tak zarządu województwa, jak i sejmiku jest zupełnie coś innego. Otóż nasze przedstawicielstwo we Włocławku Urzędu Marszałkowskiego ma podlegać pod Departament Środowiska. A zatem moje pytanie, czy będziemy mogli tutaj załatwiać tylko sprawy związane ze środowiskiem? A gdzie pozostała tematyka? Przecież przedstawicielstwo działało w obszarze spektrum działalności całego Urzędu Marszałkowskiego. Co na przykład z możliwością składania wniosków o fundusze zewnętrzne? Czy mieszkańcy naszego rejonu, czy mieszkańcy reszty województwa po likwidacji przedstawicielstw we Włocławku, Grudziądzu i na Wrocławiu i Bydgoszczy będą musieli z tymi sprawami jeździć właśnie do Torunia, czy będą mogli wszelkie sprawy dotyczące całego spektrum funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego realizować w swoich przedstawicielstwach? I kolejna sprawa, no cieszę się bardzo, że zapewnia się mieszkańców Włocławka i terenu byłego województwa włocławskiego, że nasze przedstawicielstwo będzie funkcjonowało i nie zostanie zlikwidowane. Ale ja nie słyszałam takich zapewnień, jeśli chodzi o przedstawicielstwa w Grudziądzu i na Wrocławiu i Bydgoszczy. A zatem gdzie leży prawda? Jutro 1 grudnia, a na ten dzień zarząd województwa wyznaczył, aby wszyscy pracownicy dotychczasowych przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego stawili się w Toruniu. Mają być pracownikami, z tego co mnie jest wiadomo, mają być na liście, jak gdyby to tak zostało przedstawione, tak? Właśnie w Toruniu. A zatem dla mnie jest jasne jedno, to decyzja polityczna, nieprzemyślana. Niestety ustawianie się plecami do mieszkańców był pomysł na to, żeby dokonać jakiejś roszady, ale ewidentnie, a wynika to właśnie też z tej wczorajszej konferencji, nie ma pomysłu na to, jak to zrealizować. Z całą pewnością niestety degradacja naszego miasta, degradacja Grudziądza i na Wrocławia, kolejny krok ku tej degradacji i tak naprawdę ograniczenie dostępności do urzędu. A dodajmy jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o przedstawicielstwo we Włocławku, piękny, wyremontowany budynek przy ulicy Bechiego, czy on zachowa swoje dotychczasowe funkcje? Co z tym budynkiem? Jak to będzie wyglądało? Skoro ma podlegać przedstawicielstwo tylko pod jeden departament, zbyt wiele jest pytań, zbyt wiele niewiadomych ma to równanie. Jestem zaskoczona i trudno mi uwierzyć, że członek zarządu województwa nie posiada pełnej wiedzy, jak będzie wyglądała sytuacja kujawsko-pomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych we Włocławku. I nie ma takiej wiedzy, czy powstanie we Włocławku zarząd zlewni wód w ramach tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przecież taką wiedzę ma wiceminister środowiska, który jest również pełnomocnikiem do spraw tworzenia Gospodarstwa Wody Polskie. Taką wiedzą dysponuje wojewoda kujawsko-pomorski i jak mówili uczestnicy konferencji, jesteśmy wpisani w dokumentach, że właśnie zarząd zlewni wód będzie mieścił się we Włocławku. I taka też jest decyzja. Taką informację przekazał wiceminister środowiska pan Mariusz Gajda, pełnomocnik do spraw organizacji wód polskich. I taką wiedzę ma również przedstawiciel pana marszałka, który jest delegowany do likwidacji dotychczasowego zakładu melioracji. A zatem, tak jak powiedziałam, jestem zaskoczona tym brakiem niewiedzy, bądź chęcią właśnie takiego przedstawienia sytuacji, czy też zasiewania niepokoju wśród pracowników, że nie wiadomo co będzie. Państwo doskonale wiedzą co będzie. Zarząd zlewni wód będzie we Włocławku. Taka decyzja została podjęta. Ale bardzo ważna jest kwestia związana z dalszym losem pracowników dzisiejszej, powiem to w skrócie, dzisiejszego zakładu melioracji, tak, we Włocławku. Otóż to od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego zależy, którzy pracownicy przejdą do wód polskich. Bo to pan marszałek
ma obowiązek wpisać pracowników na listę i listę przekazuje do wiceministra środowiska. I te nazwiska, które marszałek województwa wpisze obecnych pracowników, te osoby z całą pewnością przejdą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, staną się pracownikami Zarządu Zlewni Wód we Włocławku.